takim przykładem postaci, która chciałaby się ewentualnie dołączyć do Pawła Kukiza, jest Zbigniew Stonoga, który oferował według Super Expressu bodajże 4 miliony złotych na kampanię dla kampanii Pawła Kukiza, właśnie na kampanię Pawła Kukiza. No ale zdaje się, że Paweł Kukiz nie bardzo jest tym zainteresowany, ponieważ napisał na Facebooku: rozmawiałem z panem Stonogą może 5 minut przez telefon, nie składałem żadnych politycznych deklaracji. Na odpowiedź Zbigniewa Stonogi nie trzeba było długo czekać. Politycy nie ma czasu na robienie z siebie księcia, który nie wie, w jakiej jest bajce. Tak jak cię prosiłem, wykasuj numer telefonu do mnie, a ja twój właśnie skasowałem. Nie będą nam już potrzebne w życiu politycznym. Bardzo mnie śmieszy pan Stonoga i jego dramatyczne deklaracje. No ale tak, rzeczywiście losy Pawła Kukiza są ciekawe z tego punktu widzenia, że fajnie jest skrzyknąć rozmaitych antysystemowców, wkurzonych, niezadowolonych i tak dalej, i tak dalej. Ale najgorsze przychodzi wtedy, kiedy z tymi wkurzonymi, niezadowolonymi, czy generalnie nastawionymi źle do polityki, trzeba coś budować. Bo budowanie wymaga właśnie tego, żeby wkurzenie na chwilę odłożyć, zdecydować się na kompromis, dogadać, trochę się posunąć, być bardziej elastycznym, a to wkurzonym zawsze gorzej wychodzi. No więc ciekawa jestem, jak tym razem wkurzonym wyjdzie to budowanie czegokolwiek. Może być to naprawdę trudne.